10 zasad, o których warto pamiętać każdego dnia, aby zapobiegać upływającemu czasowi i jego negatywnemu wpływowi na naszą urodę. Pierwsza sprawa to bardzo prosta kwestia. Nienapinanie czoła. Mamy taką tendencję, że bardzo często podnosimy brwi. Tak po prostu. Kiedy jesteśmy zdziwieni, zmartwieni, czymś zaskoczeni, albo po prostu trafią nas jakieś myśli. Po prostu tak chodzimy. Przyjrzyjcie się sobie, przyjrzyjcie się swoim znajomym, koleżankom, mamom, że bardzo często chodzimy z takim grymasem twarzy. Co to powoduje? To powoduje nadmierne marszczenie czoła i tym samym powstawanie poziomych linii, jak i również niepotrzebne rozciąganie tej okolicy oka, górnej powieki, co z czasem będzie potęgowało efekt opadania górnej powieki. Bardzo prosta rzecz. Kilkukrotnie w ciągu dnia wystarczy opłukiwać sobie czoło, tym samym wprowadzamy stan tego mięśnia czołowego w relaks, w rozluźnienie. A druga rzecz to po prostu przykładanie ręki do czoła i takie ćwiczenie, dzięki któremu nie używamy mięśnia czołowego przy otwieraniu oczu. Przykładamy sobie rękę i otwieramy jak najszerzej tylko jesteśmy w stanie oczy i tak sobie wytrzymujemy parę sekund. Wyrabia to w nas nawyk szerokiego otwierania oczu właśnie bez używania mięśnia czołowego. Kolejna bardzo prosta zasada, która niestety w naszych czasach bardzo często jest łamana, to jest czytanie przede wszystkim z naszych telefonów, smartfonów w takiej pozycji. Co to powoduje? Zobaczcie, co się dzieje z moim podbródkiem. Ja się czasami zastanawiam, co będzie z tym młodym pokoleniem, bo jak widzę, jak wszyscy chodzą w ten sposób, to po prostu jakiś dramat w przyszłości się będzie rysował, jeżeli chodzi o ich podwójny podbródek. Warto, ja może wezmę tutaj swój telefon, abyśmy w ten sposób czytali wiadomości, czy też pisali, albo cokolwiek, co robimy w telefonie. To samo z książką, nie w ten sposób, w ten sposób, jak księżniczki. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to jest właśnie wyprostowana postawa ciała. Nie tylko ona wpływa na nasze lepsze samopoczucie, bo człowiek wyprostowany jest taki bardziej pewny siebie i to wynika wtedy z jego jakby takiego nastawienia i poczucia i odbierania też świata, ale również odbierania nas na zewnątrz. Zobaczcie, kiedy jesteśmy wyprostowani, zupełnie inaczej się prezentujemy, niż jak przychodzimy tacy. Ja sobie zawsze wyobrażam, że mam przypięty do głowy, do samego czubka głowy, po prostu balonik. Ułatwia mi to trzymanie tej prostej postawy. Taka zwykła wizualizacja. Również szalone znaczenie dla naszego zdrowia, wyglądu, samopoczucia ma picie wody. Ja akurat zalecam picie bardzo ciepłej wody, takiej na pograniczu gorącej. Zaczynamy dzień od wypicia dwóch szklanek i najlepiej w ciągu dnia zawsze jest mieć przy sobie kubek termiczny i małymi łykami przez cały dzień sobie taką gorącą wodę popijać. To nie tylko wpływa na nasze samopoczucie, na stan jakby naszych płynów ustrojowych, ale również na lepszą pracę mózgu, no i oczywiście na wpływ skóry, która jest doskonale nawilżona. Kolejną ważną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to jest sposób rozmawiania przez telefon. Szczególnie my kobiety mamy taką tendencję, że kiedy coś w domu robimy, na przykład gotujemy, ktoś do nas zadzwoni, my sobie przykładamy telefon w ten oto sposób i tutaj sobie coś tam robimy, gotujemy, rozmawiamy. Wpływa to nie tylko na przeciążenie szyi i generuje ból w okolicy karku, ale również potęguje powstawanie zmarszczek. W prosty sposób używajmy w tym czasie słuchawek. Czy zdajecie sobie sprawę, jak sposób spania wpływa na nasz wygląd? Podczas snu przeciętnie spędzamy 6-8 godzin dziennie. Więc to jest kawał czasu, który się potem odbije na naszym wyglądzie. Ideałem byłoby spać na plecach, ale nie każdy to potrafi. Jeśli nie jesteśmy w stanie spać na plecach i śpimy na boku, to nasza twarz przez parę godzin jest w ten sposób uciśnięta. Niestety. Wpływa to na powstawanie bruzd nosowo-wargowych, na powstawanie zmarszczek wokół oczu i bardzo często też generuje opuchliznę w tej części twarzy, na której mamy tendencję do spania. Są
Są do kupienia już takie specjalne poduszki, możecie sobie poszukać w internecie, właśnie zapobiegające powstawaniu zmarszczek do spania, ale jeżeli nie chcemy zakupować takiego specjalnego gadżetu, to wystarczy tą twarz jakby delikatnie przesunąć na krawędzi poduszki, nie kłaść jej w ten sposób, wyobraźmy sobie, że to jest poduszka, tylko w tym miejscu przykładać twarz i jeszcze w delikatny sposób naciągnąć troszeczkę policzek, ale naprawdę delikatnie naciągnąć, tak by nie rozciągać skóry. I tym sposobem jednocześnie liftingujemy trochę tą skórę w nocy oraz nie powodujemy powstawania tutaj zmarszczek, jak i w okolicach oczu. Oczywiście wiadomo, że tą pozycję w ciągu nocy będziemy zmieniać, czasami nieświadomie, ale mimo wszystko, jeżeli chociaż parę razy w sposób świadomy położymy się lepiej, to będzie to już miało wpływ pozytywny na nasz wygląd. Kolejną rzeczą, którą warto zastosować, takim nawykiem, który powinniśmy w sobie wyrobić, to jest przeciwdziałanie ciążeniu. Na czym to polega? Wyobraźcie sobie, chodzimy w ciągu dnia, czy też siedzimy, to akurat nie ma znaczenia, siła grawitacji cały czas działa w dół. Jeśli nasze mięśnie twarzy są luźne, to one się bardzo poddają tej sile grawitacji. Warto wyrobić sobie w sobie taki nawyk delikatnego napinania tych mięśni, a już szczególnie wtedy, kiedy uprawiamy jakieś sporty typu na przykład bieganie, bo wtedy ta skóra i mięśnie cały czas są szarpane. Po prostu wystarczy bardzo delikatnie napiąć mięśnie, tak jakbyśmy się chciały uśmiechnąć. Po czasie czujemy, że to napięcie jest wygenerowane. Przy okazji to świetne ćwiczenie wzmacniające. Czy wiecie, że z wiekiem nasze oczy zaczynają się tak jakby zapadać? Opada również górna powieka i zaczynamy wyglądać tak po prostu smutno. Spójrzcie na małe dzieci. One mają takie piękne, duże, szeroko otwarte oczy. Tak samo młodzi ludzie. A z wiekiem nasz wygląd zaczyna się robić taki po prostu smutny. Prostym sposobem jest po prostu szerokie otwieranie oczu. No oczywiście bez przesady, że będziemy wyglądali na jakichś zdziwionych, ale w taki chociaż delikatny sposób szerzej otwierajmy oczy. Nie tylko lepiej wyglądamy, ale przede wszystkim dzięki generowaniu napięcia wokół mięśnia, nie wokół, tylko w mięśniu okrężnym oka, powodujemy, że ten mięsień jest w stałej pracy i tym samym on się ćwiczy. I ostatnią rzeczą, o której bym chciała powiedzieć, która ma oczywiście na nasz wygląd ogromne znaczenie, to jest to, jak jemy, ile śpimy i, jak już wcześniej wspomniałam, ile wypijamy tej wody. Sen powinien zajmować nam około 6-8 godzin. Nie powinniśmy chodzić spać zbyt późno, najlepiej jest kłaść się około godziny 22. Mówi się, że każda godzina snu przed północą to jak dwie po północy. Także jeżeli się położymy o godzinie 22, to nasz organizm znacznie bardziej się zregeneruje niż jak się położymy po godzinie 12. Również nie powinniśmy zbyt późno jeść kolacji, ponieważ nasz organizm nie jest w stanie odpocząć i się zregenerować, ponieważ cały czas procesy trawienne zachodzą i tym samym organizm nie wypoczywa. Oczywiście ogromne znaczenie ma to, co jemy, czyli przede wszystkim powinna dieta zawierać jak najwięcej surowych warzyw i owoców. To one mają w sobie najwięcej energii życia potrzebnej nam do codziennego funkcjonowania. Jak i picie wody, najlepiej gorącej wody, małymi łykami, tak jak wspomniałam, w ciągu całego dnia. No i oczywiście mnóstwo kaszy, która ma zbawienne znaczenie dla naszego układu trawiennego. Jeśli wprowadzimy te proste zasady, nauczymy się i wyrobimy w sobie nawyki, które naprawdę nie wymagają specjalnego wysiłku, to bardzo szybko odczujemy pozytywną zmianę w naszym nie tylko wyglądzie, w samopoczuciu, ale również w podniesieniu takiej jakby własnej wartości, ponieważ też będziemy zupełnie lepiej odbierani przez otoczenie.